tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Baltic Porter Day myślę, że będę jedynym, prawda, <noise> vlogerem, blogerem, który sięgnie po porter z tego browaru. A stało się to możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że byłem na biegu na Ślęży. To jest browar Wieżyca, który znajduje się w... Schronisku, czy, czy w budynku schronisku, czy domu turysty, wieżyca, czy w schronisku pod Wierzycą w masywie ślęży, tam był start i meta. No i tam właśnie jest browar wieżyca. No i w tymże browarze pomyślałem, że zakupię sobie jakieś piwa na wynos w butelce. Wziąłem jasne i wziąłem, właśnie, porter. Także piękna historia w ogóle, że zupełnym przypadkiem no w życiu bym nie wpadł na to, że tam jest ważony Porter Bałtycki. Browar Wierzyca, 2018 rok, czyli dosyć młody browar, 4 lata. Yy, swoją drogą w yy, Sobudce, bo można powiedzieć, że to jest Sobudka, yy, to już jest yy, yy, jeden z trzech browarów. Pierwszy browar Sobudka Górka, yy, jeden z weteranów kraftu. To jest browar, który powstał, ohoho, nie wiem, z 6 lat temu, jak nie więcej jak nie w jak siedem. Ten powstał w 2018, jeszcze jest Browar Zielone w w Sulistrowiczkach, które już nie jest Sobudce ale też tam w okolicach masywu silencji. Dobra, e, skupmy się na Porterze. Piwo Porter. Co do etykiety, no teoretycznie nie jest źle, Koncepcja jest, żeby to było surowe i schludne, i w miarę jest, aczkolwiek ta szarfa tutaj trąci takim generatorem etykiet. No ale dobra, nie czepiajmy się. Natomiast patrząc tutaj, widzę tutaj jedną taką małą niekonsekwencję i obawiam się, czy aby nie dojedzie ich i e ich HARS, czyli inspekcja jakości handlowej artykułów rolnych i spożywczych. Dlatego, że tak, oddajemy w Państwa ręce naszego portera bałtyckiego, paże Portera. To mocne, ciemne piwo z dodatkiem miodu ślężańskiego z pasieki Daniela Boraka, bogate w aromaty karmelu, kawy i gorzkiej czekolady sprawi, i na, iż na nowo odkryjecie walory piw ważonych u stóp prastarej góry Ślęży. Piwo dolnej fermentacji, ważone metodą tradycyjną, niepasteryzowane i niefiltrowane. Data niestety jest rozmazana. Obstawiam, że tu jest 2022, chyba 06-28, ale no naprawdę nie wiem. Natomiast jest inna rzecz. Ekstrakt 20, alkohol 8, ale piwo Porter, ważone z pasją i sercem. Składniki. Woda, słody jęczmienne, drożdże, chmiel. A miód gdzie? <grym> no jeżeli piszecie, że dodaliście miodu, a w składnikach go nie ma, to albo go nie dodaliście i robicie z nas balona, to jest karalne, albo żeście nie umieścili w składniku, to jest karalne. Także no mam nadzieję, że nikt nie, nie, nie zrobi donosu na browar wieżyca. No w pewnym sensie ja tym filmem robię, ale... <grym> Nie taki mój cel. Dobra. Zobaczmy, jak ten porter browarowi wyszedł. Kapsel czarny golas, co akurat koresponduje i z zawartością, i z etykietą. Jakiś ciemne słody. Może troszkę wiśniowy. Nie jest źle chyba. Ciemnobrunatne, przy... No nie, tu tutaj przy krawędzi przejrzyste, klarowne, z takim miedzianym przebłyskiem. Piana dronno-pęcherzykowa, beżowa. Raczej słodki, słodowy, ciemne słody, ale nie jakiś bardzo palony, bardzo czekoladowy. Dobra, spróbujmy. Bardzo ładnie ułożony alkohol. Ten miód, jak można się było domyślać, on prawdopodobnie troszkę odebrał ciała, bo on odfermentował w całości. To jest mniej więcej taki efekt, jakby cukru dodać do, do, do porteru. Myślę, że po to też był dodany, żeby podbić ekstrakt. Więc piwo, wbrew pozorom, nie jest słodsze, jest właśnie mniej słodkie. Trochę mu brakuje ciała, z drugiej strony, to jest 20, to nawet nie jest 22. Znaczy nawet. No, Porter Bałtycki 18-22. Więc te królewskie takie mają 22. No wiadomo, że dzisiaj jesteśmy już przyzwyczajeni do imperialnych wersji 25-26, nie? Ale klasyka to jest 18-22. 20 jest po środku. Aczkolwiek, no ciała to mu trochę brakuje. Z drugiej strony pamiętajmy, że Porter Bałtycki to nie jest RIS. To nie jest piwo jakieś mega pełne, nie? Tam powinna być ta smukłość też porteru bałtyckiego, więc jest, jest ta smukłość. Um, goryczka średnia. Um, są nuty kawowe, są nuty czekoladowe, ale te czekoladowe są słabsze. Piwo nie jest jakieś mega ekstraktywne. To znaczy. Nie jest jakieś pełne, nie jest takie, że wykleja całe, całą jamę ustną, no, natomiast nie jest złe. Nie jest złe. To jest akurat y, duży plus, bo powiem szczerze, no, nie wiedziałem czego się spodziewać po browarze Wierzyca. E, w ogóle szanuję, że pokusili się o Porter Bałtycki, gdzie wiadomo, że to jest taka, y, taki browar nastawiony na to, że tam przewalają się po prostu dzikie tłumy ludzi, turystów z Wrocławia. Y, w większości nie, raczej birgików. Wręcz przeciwnie, więc tak naprawdę pewnie tam najbardziej schodzi jasne i pszeniczne. E, I ten porter był taką pewnie fanaberią. E, szanuję, że był dostępny w zimie, a nie, <laughs> prawda, w lipcu. E, znaczy może w lipcu też był, nie wiem. Ale tak obstawiam, że jednak był uważony na zimę. E, no piwo dobre, dobre. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Oczywiście do top... Ten czy top 20, top 20 porterów bałtyckich w Polsce no nie ma szans, żeby awansował, ale do top 100 myślę, że by się załapał. No myślę, że są gorsze portery niż to, niż ten. Trochę mi brakuje, tak? trochę, jest, trochę jest cienki, ale generalnie wiele mu zarzucić nie mogę. Poza tym porter nie, mówię, nie musi być jakiś mega ciężki, mega treściwy. Natomiast jest poprawnie, tak? nie ma jakichś wad, nie ma alkoholowości przesadnej, nie ma też ostrości, tak? czyli do leżakowania nie polecam, zwłaszcza, że jest niepasteryzowane i niefiltrowane. Nie no, piwo jest po prostu dobre. Jest dobre, może do solidnego trochę brakuje, ale, ale, ale jest dobre. Tak? Nie, nie można powiedzieć, że nie kupujcie porteru zwierzycy. Nie. Myślę, że jest to bardzo dobry wybór, jeżeli jesteście. Piwo kosztowało chyba 17 zł e, i było tylko w wersji butelkowej, czyli można kupić na miejscu, wypić albo, albo zabrać ze sobą do domu. E, myślę, że jest, jestem jednym z nielicznych Birgików, którzy mieli okazję tego porteru z okazji, e, prawda? Trwającego, można powiedzieć, święta, bo dzień to trochę mało, nie? Na tyle porterów, ile mamy na rynku, więc ja myślę, że po prostu styczeń, miesiącem porteru bałtyckiego, więc na tyle porterów, które mamy, to myślę, że jestem jednym z nielicznych w ogóle Birgików, którzy mieli okazję tego porteru spróbować. I dzięki czemu? Dzięki bieganiu. Także wiecie, zwiedzanie browarów przez bieganie jest bardzo słuszne, zwłaszcza, że następny bieg biegnę w Rudawach Janowickich, gdzie jest browar Miedzianka. Także mam nadzieję też odwiedzić przy okazji. Dobrze, no myślę, że, myślę, że solidne piwo można, można kupować. Nie jest to wybitny porter, ale nie jest zły. Wasze zdrowie, do usłyszenia, cześć.